Serdecznie. Zaraz będziemy kontynuować dalsze przygody, wczorajsze. Albo jeżeli to oglądacie jeden po drugim, no to dzisiejszy. Przygody, o. Momencik, tylko wezmę sobie jeszcze binokle. Okej. Okay. I teraz tak. Wczoraj się męczyłem tutaj z jedną ekipą, która jest problematyczna. Wpierw się uleczę. Plus ją. Dobra. Może wystarczy. Brzmi sensownie. I teraz tak. Zrobimy tutaj saving, bo to jest 33. Part 33. Spróbujemy zrobić. Rzuć to. Ich nie chciałem atakować. Jestem gotowa. Chyba. Brzmi sensownie. Coś przegapiła? Dobra, spauzuj, rzuć. Dalej ich atakuje. Jestem gotowy. Brzmi sensownie. Chciałem to zrobić na. Dobra. Gotowa do działania. Patrz, co się dzieje. Dwa żelazne golemy. A nie wygląda to za dobrze. Gdybym tak, zrobimy teraz saveik. Nie, 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 ty zostań tutaj. Tak? Wy podejdźcie bliżej. Zrób jeden krok, a niewolnicy zginą. Widzisz moich boków golemy? Na pewno poradzą sobie z zabiciem wszystkich tych żałosnych stworzeń. Powstrzymaj się, nigdzieś nie wybieram. Tylko nie rób krzywdy niewolnikom. Dobrze, rzućcie broń. Rzućcie broń. Rzućcie te wszystkie różdżki i eliksyry. Nie chcemy, by stała się krzywda bezcennym, malutkim i żałosnym. O Boże, smarek, kto to wymyślił? Swirne... Prawda? Dobrze, dobrze. Zrobię to. Jesteś teraz zadowolony? Właściwie nie, ale miło, że pytasz. A teraz wybacz mi, gin. Pauza. Coś przegapiła? Dobra. I tak, zaczniemy od rzucenia tu. Twoje życzenie? Ty rzucisz nam recytację, zaś ty... Wchodzisz w nią. O kurczę. Uciekaj. Dobry pomysł. A gdybym tak, bo ona zadaje obrażenie razy 3, jeżeli atakuje od tyłu. Gotowe. Czy mogę? Gulp. Dobra. Teraz mam odpalone. Czekaj, czy to jest to samo? Nie. Gotowe. Czyli do działania. Gulp. Jestem gotowa. Chyba. Twoje życzenie. Wy za to. Mana potentis parorum. Podejdziecie bliżej. Już się robi. Dobrze. Ej. Co się tu stało? C-
Czemu ja mogę podnieść te wszystkie rzeczy? Wytyfy! Jestem gotowa. Chyba. Co tu się... Okej, dobra, wróciło wszystko do normy. Gotowa do działania. Zrobimy tak. Tak? Twoje życzenie? Zrobimy tak. Coś przegapiłam? Ty, przywołasz potwory od razu. Powiedz, czego chcesz. Nie, źle wczytałem. Dobra, ty. Ty pijesz. Ty. Coś przegapiłam? Ty wezwij potwory. Zamieniam. Ty zacznij ich wzmacniać. Nie, dokładnie o to mi chodziło. Chyba. Brzmi sensownie. Co trzeba zrobić? Potrzebujesz mnie? Za pozwolenie. Dobra, uciekaj, 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 uciekaj. W czym mogę pomóc? Ty rzucaj. Tak? Wycofamy się do tyłu. Dobra, dobra, dobra. Lejemy golema, to jest raz. I rzucisz tutaj. Jestem poważnie ranna. Tak. Jakim cudem. O, w mordę. Plan był. Jestem gotowa. Chyba. Dobry. Tak. Czemu moja postać. Czemu to się buguje teraz? Dobra. Jestem gotowa. Chyba. Brzmi sensownie. Gotowa do działania. Ty klepniesz tu. Coś przegapiłam? Ty rzucisz. Co trzeba zrobić? Za pozwolenie. Wracaj. Jestem poważnie ranna. Boję się, że nie. Dobra. Wracamy. Potrzebujesz mnie? Twoje życzenie? Ale akcja, kurczę. Nie brać się tu. Dobra. Czego chcesz? Brzmi sensownie. Do tyłu. Oni mnie atakują? Potrzebujesz mnie? Tak. Cała przyjemność po mojej stronie. Powalczę już. Gotowa do działania. Oczekuję twych rozkazów. Jestem ranna. Jestem potrzebuję ranna. Jestem gotowa. Nie bracie, boję się, że nie dam rady. Nie w nią. Tak? F. Już się robi. Dobra, nie jest źle. Że tak powiem. Ci się zbugowali chyba. Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. A czy jakbym, mogę teraz wyjść? Nie chcę ich atakować. Zamieniam się w słuch. Dajemy leczenie. Oczekuję na twoje rozkazy. Oczekuję twych rozkazów. Zrozumiałam. Nie jest to. O, tu ci padli. Twoje chwile są policzone. Ach, jak wspaniale. Rozprawiliście się z moimi
Moim duplikatem stworzenie go zajęło mi dużo czasu, ale pieniądze się nie liczą. Najważniejsze jest cierpienie innych. Ha, 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 ha. Sablik Tan zawsze uważał, że to on jest mistrzem magii. Zawsze mnie przepędzał. Wiecznie wysyłał swych bezcennych, śmierdzących orogów na moje małe umbrowe kolosy. Uczył je, by zabijały moich pupilów przy każdej sposobności, ale to ja śmiałem się ostatni, kiedy jego zamieniłem w umbrowego kolosa i wyrzuciłem między wypaczone stworzenia. A teraz za wtrącenie się w moje sprawy was spotka ten sam los. Wybiliście moich służących i zniszczyliście mój dom. Szczęście się od was odwróciło teraz. Dobra, co to jest w ogóle? Proszę tutaj atakować. Skosztujcie mej stali. Oj, i walczę już. O kurczaki. Moim celem jest prawda. Zrozumiałam. Dobra, teraz pytanie jest zagadka. Czemu moja postać wszystko zgubiła? Gotowa do działania. Jestem gotowa. Ty idziesz walczyć. Co trzeba zrobić? Za pozwoleniem. Coś przegapiła? Wita! Tak? Już się robi. W czym mogę pomóc? Rzuć jeszcze raz gdzieś to tutaj. Co jest? Kurczę, wracać. Jestem poważnie ranna. Potrzebuję pomocy. Potrzebujesz mnie? Cała przyjemność po mojej stronie. Gdzie są wrogi? Nie ma sprawy. Proszę, ja... Pomocy! Gotowa do działania. A, zginęło się, ale... Wystarczy. Źle. Czemu nie mogę... Czekaj, czy ja nacisnąłem... Tyfy, co się teraz dzieje? Dobra. Koniec rozmowy. Ej, moja postać w ogóle nie ma ciuchów. Wytyfy. Szybki zapis. Dawaj to. Jestem gotowa. Coś przegapiła? Chyba. Życzę. Mana potentis parum. Zamieniam się w słuch. Tak? Wstrzymaj postać. Teraz ma ciuchy. W czym mogę pomóc? Oczekuję na twoje rozkazy. No i moja postać zgubiła ciuchy. Wytyfy w ogóle. Potrzebujesz mnie? Gotowa do działania. Co trzeba zrobić? Cała przyjemność po mojej stronie. Jestem poważnie... O, nie pykło. Ta postać miała. Gotowa do działania. Nie brać jeńców! Co trzeba zrobić? Cała przyjemność po mojej stronie. No, idź. Jestem gotowa. Zrozumiałam. Jestem poważnie ranna. Czemu moja postać gubi ciuchy? Jestem gotowa. Chyba. Tak? Tu ma wszystko.
Zrozumiałam. Gotowa do działania. Za pozwoleniem. Tak. Wystarczy. Takie trio. Dobra. Ty wołasz potwory. Czy to jakiś czar wszedł? Powiedz, czego chcesz. Dobra. Czym ja tutaj walczyłem? ...12-18 to chyba było to. Ale teraz oczywiście nie zapiszę. Gotowa do działania. Myślałem, że mi się uda. W czym mogę pomóc? O! Rozumiem. O! Co trzeba zrobić? Cała przyjemność... Wracać! Jestem. Nie. Tu coś nie pykło. 33A, wczytaj. Dobra. Zapisuję jeszcze raz. Twoje życzenie? Jeszcze raz się bufujemy. Gotowa do działania. Ty na niewidok, plus 100. Plus modlitwa. Coś przegapiła? Czym mogę pomóc? Do tego potwory dawaj. No. Potrzebuję. Rozumiem. Jestem gotowy. Brzmi sensownie. Tylko powiedz, co mam zrobić. To coś dobrego. Tak? Zrozumiałam. Dobra. To samo, nie rób im krzywdy, ble, ble, ble. Wywalczyć. Powiedz, czego... Wy się cofnąć. Brzmi sensownie. Coś przegapiłam? Co ty tutaj? Ty miałaś tutaj zabójczą chmurę. Weź to tutaj rzuć. Oczekuję twych rozkazów. Bracie! No i moja postać zgubiła ciuchy jednak. Aha. Gotowa do działania. Nareszcie coś się dzieje. No i nie mam... Kurczę. Czy to jest jakiś bóg, czy to rzuca czar? HGW. Nie, o co kaman, dobra. Coś przegapiła? Rzucamy śmierdzącą chmurę tu. Utrata przytomności plus. W czym bym tylko widział. O, widzę. Oczekuję twych rozkazów. Zrozumiałam. Muszę ich sklepać. Dalej, do chwalebnego boju! Dawać. Walczyć. Nalegam,
żeby ktoś mi pomógł. Wpierw jego. Teraz jego. Dobra, nic się nie stało jeszcze. Nic się nie stało. Kurde, nie tak. Jest wskrzeszenie. Wskrzeszenie miała ona. Jestem gotowa. Jednakże pomysł był dobry. Pomysł był dobry. Gotowa do działania. Ty położysz pułapkę tu. Co trzeba zrobić? Zamienisz na to, wracasz. W czym mogę? Ty podejdziesz bliżej. Sejwik. Jest, widać nogi. Rzucamy to. Ty. Zdjęcie paraliżu. Siła jedności. Potrzebujesz mnie? Zajmę się. Cofasz się. Tak? Ogień walki! Skosztujcie mej stali! Ogień walki! Powiedz, czego już się robi! Ogień walki! Walczyć, walczyć! Bracie! Zginiesz! Postacie są w ogóle niedostępne. Dobra, damy radę. Dobra, nie jest źle. Tak? Potrzebujesz mnie? Aha. Nie mam jak ty. Skosztujcie mej stali. No i wuj. Będzie ciężka bitwa. Ty podejdź tu. Śmierdząca chmura. Jeszcze tu coś miałem. Zabójcza chmura, żeby się dało to tutaj rzucić. Dobra. Gotowa do działania. Jestem gotowa. Zrozumiałam. Walić golema. Skosztujcie mej. Jestem poważnie ranna. A co trzeba zrobić? Co ci się stało? Patrz, co się dzieje. Do tyłu. Tak? W czym mogę pomóc? Potrzebujesz mnie? Nalegam, żeby ktoś mi. Jestem gotowa. Nie tak dobrze. Najpierw przywołać potwory tu. I teraz pytanie, czy mogę przywołać potwora tu? W czym mogę pomóc? Natychmiast. Zajmę się tym. Dobra, zrobimy tak. Tak? Wy się wycofacie. Ty podnosisz swoje rzeczy. To jest chore. Bym musiał ubierać. To było wiadomo chociaż. Czy jakiś czar jest? Podczas walki nie mogę.
15, 21. Chore. Oczekuję twych rozkazów. Tylko powiedz, co ty robić. Rzuć następne potwory. Jestem gotowa. Chyba. Brzmi sensownie. Nalegam, żeby ktoś mi pomógł. No dobra, nie płacz. Ty walcz z nim. Tak, brzmi sensownie. Wy się cofnijcie. Twe życzenie? Dawaj leczenie na sobie. Coś przegapiła? I rzucamy to tutaj. Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. Dalej, do chwalebnego boju. Oczekuję twych... Moim celem jest prawda. Wszystkich was pozabijam. Jestem gotowa. Dobra, cofniemy się jeszcze. O nie, nie mogę się cofnąć. Powrót. Robi się. Nie bracieńców. Żeby się nie pozabijali teraz. Tak? Wszyscy, którzy są... I siadł na dupie. Co to w ogóle jest? Zamęt. Czy mam czar, który może... Aha, niedostępne, niedostępne. Gotowe do działania. Nalegam, żeby ktoś mi pomógł. Gdzie robi się? Dobra, puściło ich. Brzmi sensownie. Powrót. Czy mogę stąd wyjść? Coś idzie. Powiedz, czego chcesz. Zrozumiałam. Kurczę, te potworki są problematyczne. Ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Nie bracieńców! Nie bracieńców! Coś się dzieje! Bracie są policzone. Dobra, to się powiodło. Tak? Ty teraz nakładaj zbroję. Ty levelujesz. Odnajdowanie pułapek, otwieranie zamków. Wykrycie, zakładanie pułapek. Gotowe. Powiedz, czego. Idziemy do przodu. Dobra, jeszcze tutaj was się dobije. Nie bracieńców! Na bliźniacze topory klan Gedina. Na bliźniacze topory klan Gedina. Ognia piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Z tymi kulkami do... Dobra. I kto został? Nie, i tak, nie, źle. O. Dobra, to już czytaliśmy. Oczekuję, zrozumiałam. Potrzebuję jestem gotowa. Uzdrowienia. Chyba. Ktoś się... Potrzebujesz mnie? Oczekuję na twe rozkazy. Dawaj to. Tak? Już się robi. Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. Nalegam, potrzebuję uzdrowienia. Tu nie mogę zapisać gry. Dobra, co to jest? Masa czarów.
O, nasiona. Wiem do czego nawet się przydadzą. Dobra. Fajne rzeczy. Kurczę, aż mi ręka storkła. Okej. Tylko powiedz, co mam zrobić. Co to jest? Zapalająca chmura. Czar ten tworzy skłębioną chmurę. Dobra, może inaczej na razie. Identyfikujemy, co to jest. Bardzo przydatny czar. Znaczy nie czar, tylko... Dobra, zrobimy tak, bo tu nie mogę zapisać. Jestem gotowa. Chyba. Dalej, ku zwycięstwu! Już się robi. Chodźcie tutaj, chodźcie. Dobra, niech włazi. Dalej. Nie bracieńców. Zginiesz. Tak, zrozumiałem. To znaczy, że teraz nie mogę. Powiedz, czego chcę. Brzmi sensownie. Dobra. Dobra, zeszło, zeszło. Czy ta postać się sama zabiła teraz? Tyfy, co tu się stało? Dobra, trzeba przerzucić demki. Ty na razie robisz zapojemnik na czary. Czary i to. To tutaj. Dobra, ogarnięte. Teraz mogę to przerzucić tu. To też, bo to jest mało potrzebne. Gdzie to jest na zwoje? Klejnoty. Mikstury. Okej. I teraz będziemy czytać. To jeszcze. To jeszcze. Teraz się miejsce skończy. No właśnie. Shatamaga. Zwiększenie wartości regeneracyjnych. Odporność na magię minus 5, minus czarą 2, ale jeden punkt życia co 3 sekundy. Aha. Inteligencja, kondycja minus 1. Ale za to ten pierścień jest dobry. Inteligencja plus 1. A to tobie mogę to dać.
Dobra. Co to robi? Łańcuch czarów. Łańcuch czarów skupia magiczną energię czarodzieja, by następnie wyzwolić ją w określonych okolicznościach. Mag wybiera po prostu trzy czary, które zostaną uwolnione w pewnych sytuacjach, na przykład zauważenie wroga, czy też otrzymanie ciosu. Kiedy zdarzenie to nastąpi, wszystkie trzy zaklęcia zostają natychmiast rzucone. Łańcuch czarów można wpleść w zaklęcia z poziomów 1-8. To jest ciekawe. Słowo mocy gin. Słowo mocy gin jest bodaj najbardziej śmiercionośnym ze wszystkich słów mocy. Może zabić dwóch przeciwników, których ilość punktów życia mieści się pomiędzy 31 a 63 lub grupę wrogów posiadających nie więcej niż 30 punktów życia, których wspólna ilość punktów życia przekracza 120. Warto zauważyć, że sprawdzana jest bieżąca, nie zaś maksymalna ilość punktów życia, w związku z czym zaklęcie może być skuteczne wobec najodporniejszych nawet przeciwników, jeśli zostaną oni wcześniej zranieni. Ciekawe. Zapalająca chmura. Czar ten tworzy skłębioną chmurę ryczących płomieni. Każdy, kto znajduje się w obszarze działania zaklęcia, będzie otrzymywał co rundę 1K4 obrażeń od ognia na poziom rzucającego. Połowa obrażeń po rzucie obronnym przeciw czarom, dopóki nie opuści chmury. Ciekawe, ale ech. Palec śmierci. Rzucający wypowiada słowa zaklęcia palec śmierci, wskazując jednocześnie na istotę, która ma zginąć. Jeśli ta nie wykona rzutu obronnego przeciw czarom, natychmiast umiera. Nawet jeśli wykona rzut obronny, powiew śmierci sprawi, że otrzyma 2K8 plus 1 magicznych obrażeń. Postacie zabite przy pomocy palca śmierci nie mogą zostać wskrzeszone. Odchodzą na zawsze. Fajne, ale to jest na którym poziomie? Niewidzialność. Takie sobie. Cienie. Zaklęcie jest to podobne do czarów potwory z cienia i potwory z półcienia. Pozwalają czarującemu ukształtować materiał z półplanu cienia, tworząc z niego iluzoryczne stworzenia. Cienie te są wytrzymalsze niż te przywołane za pomocą zaklęć potwory z cienia i potwory z półcienia. I będą posłuszne czarującemu, dopóki nie zostaną zgładzone lub dopóki nie upłynie czas działania zaklęcia. Ciekawe, ale... Zabójcza mgła. Czar ten tworzy skłębioną masę chmur pod postacią kwaśnej mgły o silnie zżerających właściwościach. Gęsta mgła ogranicza mobilność, zmniejsza 50% procent prędkość poruszania się istoty. Wystawienie się na jej działanie powoduje otrzymanie coraz większych ilości od kwasu, jak poniżej. Aha. Będąc wewnątrz chmury, istota musi wykonać co rundę rzut obronny przeciwko czarom lub na czas trwania tej rundy otrzyma karę minus 2 do siły i zręczności. Ciekawe na bossa. Dezintegracja. Czar ten sprawia, że wskazana istota po prostu znika po rzuceniu. Z ręki czarującego wystrzeluje w kierunku zielona kula, która spowoduje jej dezintegrację, jeśli nie wykona ona rzutu obronnego przeciw czarom. Zaklęcie to działa również na nieumarłych. Istoty podane dezintegracji nie mogą zostać wskrzeszone, odchodzą na zawsze. Kurczę, to same mamidło. Zaklęcie to tworzy duplikat osoby, której rzuciła. Duplikat ten jest niemal identyczny co czarodziej, czyniąc go niezwykle potężnym sprzymierzeńcem. W momencie powstania ma poziom równy 50% poziomu czarującego, a także wszystkie czary i zdolności, jakie posiadałby czarodziej na tym poziomie. Znajduje się on pod całkowitą kontrolą czarującego, a ilość jego punktów życia wynosi 75% oryginalnej wartości czarodzieja. Tamte czary są niezłe. Zaklęcie śmierci. Wow. Czar ten gasi życie istot znajdujących się w obszarze jego działania. Im słabsze stworzenia, tym więcej ich stanie się jego celem. Przykładowo, zaklęcie to może zabić 4K20 goblinów, 2K20 jeszcze ludzi, 2K4 ogry i 1K4 trolle. Nie działa ona jednak na nieumarłych. Postacie zabite za pomocą zaklęcia nie mogą zostać wskrzeszone. Fajnie, fajnie. Dobra, co ty masz jeszcze?
To trzeba tu dać. Dobra, wracamy. To. Co to jest? Gniew Malavona. Gniew Malavona to zaklęcie stworzone przez czarownika z rasy mrocznych elfów o imieniu Malavon. Po jego rzuceniu z ciała czarującego wystrzeliwują we wszystkich kierunkach strzałki czystej energii, raniąc wrogów, jak i przyjaciół. Te małe magiczne pociski zadają 20k4 kłutych obrażeń, połowę pożycia obrony przeciw czarom, wszystkim, którzy znajdują się na ich drodze. Czar ten jest szczególnie przydatny, gdy mag jest otoczony przez wrogów. Zaiste ciekawe. Odznaka Krylaga. To przyniesiemy tutaj. A, już masz pełno. A, bo to nosisz. Pokaż mi ten sztylet. I to. Jeszcze 3 takie muszę zdobyć gdzieś. Identyfikuj. Ciekawe, ognisty pocałunek. 5% szans, że cel zostanie objęty całunem płomieni. 2k6 obrażeń od ognia po trafieniu. Ciekawe. A, tu już nie mam. Tylko czy to będzie dobre? To zadaje. Kurczę, na razie to jest dużo ciekawszym. Oczekuję, już się robi. Komu wpadł level? 506 tysięcy expa. Zamieniam się w słuch. Dwa levela. Jestem gotowa. Wow. Chyba. To tak. Jedziemy od góry. Sejwik. Czym ty walczysz? No to jest zazwyczaj miecz półtora ręczny, dwuręczny plus tarcza. Dobrze. Tu nic. Ciche chodzenie, krycie się w cieniu. Nic ciekawego. Zionięcią. Okej. A ty? Dawaj maczugę, to nic innego i tak nie zrobię. Powiedz, czego chcesz. Brzmi sensownie. Podejdziemy tutaj. Zobaczymy, czy tu czegoś nie ma do podniesienia. Nie ma. Wracamy. Już się robi. I teraz tak, tutaj nic nie ma, ale wiem, że... Tutaj coś było. Dobra. To są nasiona, które trzeba przenieść do arboretum. I tam też dostanę expa. Tu. Więc to pewnie zrobimy, ale to już poza streamem, bo to jest strasznie długie. Trzeba tam dymać. Mikstura niewrażliwości. Ej, to jest ciekawe akurat. Bardzo ciekawe. To. Całkowita niewrażliwość. Czar ten zapewnia całkowitą niewrażliwość na ataki bronią, z wyjątkiem broni o sile zaklęcia plus 5 lub większej. Czar ten jest niewiarygodnie potężny, chociaż działa przez krótki czas. Z powodu krótkiego czasu rzucania i działania tego czaru najlepiej stosować go już w czasie walki, kiedy kilka sekund może stanowić różnicę między życiem a śmiercią. Należy pamiętać, że tego czaru nie można stosować w połączeniu z ochroną przed magicznymi broniami. Ochrona utrzymuje się przez czas działania czaru lub do jego chwili rozproszenia. Naucz się. Zamiana ciała w kamień. Czartem przemienia wskazaną istotę w kamień. Ofiara może wykonać rzut obronny przeciw czarom, aby uniknąć działania zaklęcia. Petryfikację można odwrócić, rzucając szóstopoziomowy czar maga o nazwie zamiana kamienia w ciało.
Zaklęcie to działa na żywiących się ciałem nieumarłych, na przykład zombie czy ghule, lecz nie na bezcielesnych i szkieletowych nieumarłych. Uczymy się, tak, tak. Nasionka trzeba będzie przenieść. Ci ledwo żyją. Tekstura lustrzanych oczu. Na razie nie. Dobra. Ty. Jestem gotowa. Już się robi. Patrzaj, tu jeszcze jest jakieś zaklęcie. Tu jeszcze coś jest. Już kurczę. Że to przeniesiemy tu. Aha, to jest czar, którego nie mogę wykorzystać. To idzie tutaj. To jakie to są potwory? Przemiana Tensera. Magowie nie zawsze muszą być magami. Przemiana Tensera zamienia czarodzieja w bohaterskiego wojownika, podwajając jego punkty życia, dodając premię plus 4 do klasy pancerza i plus 2 do testów trafienia oraz zapewniając mu dodatkowy atak na rundę. Wszelkie odniesione czary czarującego obrażenia obniżają w pierwszej kolejności dodatkowe zyskane dzięki czarowi punkty życia. Wszystkie wykonane przez maga ataki posiadają taką samą szansę trafienia jak ataki wojownika tego samego poziomu. Po transformacji czarodziej nie może używać żadnych zaklęć. Fajne. Przywołanie potwora siódmego poziomu. Mocą tego zaklęcia czarodziej przyzywa 1K2 potwory o 7 lub 8 kostkach. Pojawiają się one w obszarze działania czaru i nie można im nakazać atakowania przeciwników czarującego, dopóki nie upłynie czas działania zaklęcia lub dopóki nie zostaną zgładzone. Fajne. Wielobies. Zaklęcie to przywołuje potężnego biesa, który zaczyna siać wokół zniszczenie, atakując i zabijając wszystko w zasięgu wzroku. Każda osoba chroniona przed złem nie będzie brana za cel przez biesa. To bardzo niebezpieczne zaklęcie, które najlepiej zostawić na czarną godzinę. Przyjdzie. Taki Hulk, można powiedzieć. Tak. Powiedz, czego chcę. Już się robi. Coś jeszcze? Wszystko. Wszystko sprawdzone. Oczekuję twych rozkazów. No to co? Sejwik, bo się należy. Zapisz grę. Zaraz, który to jest part już? 33. Part 33b. Coś przegapiłam? A ja już nie mam tutaj czarów, a może by tak. A tu nie, można odpocząć. Sala tronowa, ten wykończony. Tutaj nic nie ma, spadamy stąd. Tam jeszcze coś łazi. Dobra, co tutaj jest? Tu byłem, tu nic nie ma. Co to jest? Do pałacu Marketa. Tu nie mam jak wejść. Nie wiadomo, co tu się odtygowuje. Dlatego... Wejdziemy tu. Ale emocje. Jak na grzybach. Z ty kim jesteś? Znowu. Twoje chwile są policzone. Och! Jestem poważnie ranna. Boję się, że nie dam rady. Och! Co trzatrz? W czym mogę pomóc? Nalegam, żeby kto... No proszę go położyć. Dobra. Tak. Drużyno.
ponownie. Chodźcie tu. Chodzimy stąd. Teraz moglibyśmy iść do lochu. O. Ale spróbujemy sobie odpocząć. Taki wuj. Powiedz, czego chcesz. Ogień walki! Wszystkich was pozabijam. Skosztujcie mej stanie. Tyle odwagi. Dobra. Czy mogę teraz odpocząć? Nie. Nie dadzą Jestem mi tu. Gotowa. Chyba. Mogę tutaj odpocząć. I tak zrobimy. Zrozumiałam. To jest dom jubilera. Mamy po drodze, żeby tu wpaść, zobaczyć, czy tu się coś zmieniło, czy to jakiś może quest był. Zobaczmy. Zadania, głos. To jest przejście? Dzięki Bogu. Już się robi. To nie można odpocząć. Dobra, idziemy tu. Brzmi sensownie. Czyli są dwie miejscówki. Tutaj ten pałac. I tutaj lochy. Wpierw pójdziemy do lochów. Później pójdziemy tutaj. Znaczy, wpierw tu. Później oddam te ziarna. I dopiero tu i tu, ale to już zrobię poza streamem. Zrozumiałam. Dobra, teraz odpoczniemy. Coś przegapiłam? Pokaż te szaty, identyfikuj. Co, klasa pancerza 3, rzuty obronne. Umbrowych kolosów. Ciekawe, a to? Odporność na magię. Nikt nie może używać, więc... A. Nie, zaraz. A, przydałby mi się jeszcze jeden pojemnik. Pojemnik na czary, których nie mogę użyć. Chyba łatwiej będzie przenieść to. Przeniesiemy tak, o. Do plecaka. Tak, tego czaru nie mogę użyć, więc... Ciach. Torba na zwoje. Do plecaka teraz. Który to był? Czemu ochrona przed ogniem? A, to mogę użyć, dobra. Zrobimy tak. A, to ty oddaj mi wtedy ten pojemnik tu. Tu się wyrzuci te czary. No bo dobra, zagramy tak. W razie czego się będzie korzystać z czarów. Zwykły topór? Tu. Okej. Okay. Przespane. Tak? Dobra, zapisało się. I tutaj zrobimy ciach. Ja teraz polecę, oddam te ziarna i wrócimy już pewnie po 18, koło 19 bliżej z live'em, z dalszą częścią, więc ciemność?